Nagrody dla ministrów, czyli skok na kasę Polaków. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność. Kłamstwa i frazesy. A jaka jest rzeczywistość? Ministrowie rządu Szydło tylko w 2017 roku wypłacili sobie ponad 1,5 miliona złotych nagród. Sami sobie. Stworzyli ukryty system dodatkowych pensji. Najwięcej, ponad 82 tysiące złotych, z kieszeni podatników wyjął Błaszczak. Za bałagan w policji i śmierć w komisariacie? Morawiecki, obecny premier, zgarnął 75 tysięcy złotych. 72 tysiące złotych dostali Ziobro, Gliński i Waszczykowski. Macierewicz za zdemolowanie polskiej armii skasował 70 tysięcy. Tyle samo w nagrodę za dewastację polskich lasów otrzymał Szyszko. Myślisz, że to wszystko? Ponad 1,3 mln twoich pieniędzy wydano w 2017 roku na premie dla członków gabinetów politycznych, czyli ludzi odnoszenia teczek za ministrami. Najwięcej, bo prawie 250 000, otrzymali współpracownicy obecnego premiera. W sumie na nagrody w resortach przez ostatnie 2 lata rozdano ponad 200 milionów złotych. 200 milionów dla swoich. Takiego Bizancjum w historii polskiej polityki jeszcze nie było. Tak władza PiS szasta twoimi pieniędzmi. Niektórzy mówią, że wystarczy nie kraść. To nie jest dobra zmiana.